Ciężko jest tym Perpetuum Games, mi tam o grze. A Sleepy 2. Dzisiaj kontynuujemy zabawę z naszym domem, który kupiliśmy. Idziemy do domku. To był ten. I idź do domu. Idziemy, kontynuujemy remonty, sprzątania, sprzedawania. Szczerze, tam ogólnie już różnie zostało. Moim zdaniem, tam też nie ma co zbytnio dużo kombinować. Tak, tu mamy wejście, tutaj mieliśmy elegancko porobione. Tutaj ogólnie trzeba chyba wymienić też podłogę właśnie na tarasie. Więc bierzemy sobie... Ach, się nie mylę, to jest. Czekajcie, gdzie to było? Nie wiem, czy to jest ten do... Zrobiłem, ale teraz już wchodzić was się pogubiłem. I to tu było. Chcę, stoły, przechowywanie, nie. Ojojoj, teraz patrzcie, jaki jestem już... A, tu, wykończenie powierzchni. Nie tapetę, tylko chciałbym panele, płytki, panele. Czemu by nie? Fajne takie panele. Zimne drewno, kupimy sobie dwa, może z trzy sztuki. Jak zostanie, to będzie na później. Tak, jak zrobić, żeby po prostu tak też fajnie i ładnie, schładnie wyglądało. I tak. Tak po prostu było na pełnym wypasie to zrobione. Na początku odcinka tak zachęcam do beczki, wiele komentarzy i życzymy jego oglądania. Tak, lecimy. Zastanawiam się, czy to prawdopodobnie już nie są końcowe odcinki z po prostu z Half-Stepera, tak? Ponieważ patrzę, że wiadomo, tu już jest gra, na co sobie powiedzieć, oklepana, więc trzeba będzie sobie zastanowić, czy nie ruszyć z jakąś inną grą tutaj na kanale. Poszukać jakieś fajne gierki i nie wrzucić, ponieważ chcę coś nowszego wrzucić na kanał. Tak to wypali, zobaczymy. Idziemy sobie jeszcze z drugiej strony. Położymy też na tarasie. Z tej strony nie, czekajcie. Nie, to nie było tarasu. Chciałem, żeby to był taras, ale nie. Więc dobra, tu już wszystko ogarnięte. Bo to chyba raczej nie możemy sobie wiedzieć. Sprzedajemy. Zobaczymy na cztery kupiłem. Ale bo to się nic nie działo. Nie dzieje się nic. O, lekko tam się leciały do środka te panele, a tu nic. Możemy sobie tutaj wziąć na spokojnie tu panel. Spróbować. Ułożyć tą jedną kosteczkę panela. Tutaj wszystko zostaje tak jak jest. Tutaj nic nie będziemy cudować. Jak tak wspomniałem, tutaj będzie salon. Będzie salon, więc tutaj tak panele sprzedajemy. Elektryka jest podłączona tak w miarę możliwości. Jak najładniej, jak najlepiej. I teraz, żeby salon zrobić oczywiście. Nie to, przepraszam. No to chciałbym ogólnie doprowadzić do stanu. Nie wiem, używalności, w jakim stanie, żeby to było, jakoś fajnie, nawet drogie meble kupić. Czy to ktoś powiedział, że w tanim domu nie może być ładnych mebli? Moim zdaniem jest to, każdy dom jest ładny na swój sposób, więc nie ma co tutaj mówić, że ani dom to jest brzydki dom, czy coś w tym celu, żeby nie było, tylko tak moje spostrzeżenie. Ma być to po prostu ładnie ogarnięte, czy to jest hotel. Aha, to jest kanapa Bolsena. Czy to taki Bolsena jest hotel też? Bolsen. No nie ma. Więc tego na tym będziemy kombinować, bo to sensu nie ma. Wydaje mi się, że i tam będzie dość dobrze. Tylko tak, teraz chciałem stolik wziąć sobie. Przechowywanie. Szafki. Dobry. Stolik kawowy musi być tutaj do kawusi. Chciałbym jakieś ciastka postawić, jedną kawę pić. To jest postawa. No i teraz potrzebny mi jakiś taki stolik. Nie wiem, co to dokładnie nawet. Taka podstawka pod telewizor.
są biurka, to takie biurka ogólne. Czy takie coś by pasowało, czy by to siadło? To mnie nie tak źle wygląda, moim zdaniem. Wiadomo. Jakoś to kombinujemy, żeby jakoś to miało fajnie ręce i nogi. Teraz tak. Telewizor. Wytrenie nie, siedzenie, przechowywanie nie. Telewizor, elektronika. Komputer, rozgrywka, rozgrywka inny. Nie. Telewizor. Jakiś naprawdę wyczesany telewizor. Ale patrzę, że jakoś tutaj dużych. Bo tutaj w sumie to nie ma. Więc trzeba po prostu zrobić to w ten sposób. Lekko tylko przeprawić. Przesunąć delikatnie. Bo zdaje mi się, że będzie w sam raz. Teraz tak, oczywiście, tyle do telewizora musi być wskazany. Tutaj nawet szczerze byłbym skłonny dać konsolę. Czy jest taka możliwość gdzieś taki konsolkę dać? Jest konsolka. No, mogłaby to być, a czemu nie? Uwielbiam sobie wieczorem po, nie wiem, po kolacji usiąść sobie na konsolce, pograć. Moim zdaniem jak najbardziej można by sobie tak było. Papady, niech sobie tak będą. No i tak, oczywiście. Taki ala salon, a taki rozrywkowy, można powiedzieć. No tak, patrzcie, wychodzimy sobie tu. Cyk, cyk, cyk. No ja tylko by trzeba chyba wymyślić jakieś tutaj stoliki tutaj takiej kuchni, tak? Więc to jeszcze byśmy musieli coś bardziej wymyślić, moim zdaniem. Ale nie jest się. Tak nie wiem. Musimy kupić teraz krzesełko jakieś ładne. Czy tutaj się wcisnie tak ładnie stolik? Jak krzesełko? Wciśnie się. Dwa. Trzy. To czwarte nie wyjdzie. Nie, czwarte może nawet być tutaj na razie na początku. Nie jest za dużo godzin zrobione to. Też nie ma co wymyślać. Sprzątamy teraz kuchnię. Tam jak najwięcej i inne się tego sobie da. Pik, 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 pik. Dobra, czy tutaj mamy coś jeszcze bardziej do ogarnięcia? Chyba zbytnio tu nie. Tak patrzę, ale myślę, że jest wszystko tak mniej więcej poszczątane było. Ładnie, sobie tylko postawimy. Jest git. Jest git. Wydaje mi się, że jest dobrze. Teraz tak. Czekajcie, gdzie tu był jedno sprzątanie bardziej rzeczy. Tu teraz kilka śmieci chciałbym wynosić. Zaraz będziemy sobie to kombinować. Pik. Gdzie no chcę tak miałem to, żeby to wyglądało. I zobaczymy. Pik. Nie wiem, na zewnątrz jest trochę więcej FPS-u, w środku trochę tak nie za bardzo FPS-u, za dwa, o ważne. Chodzimy teraz na głębi, to coś w ogóle nie powiem jak to wygląda teraz tym. Dobra. Na Google mam dużo pieniążków. Czy ja mogę sprzedać? Mogę chyba. Mam jeszcze. No i teraz to co jest najgorsze dla mnie, czyli to sprzątanie tych większego sypu z podłogi. Popatrzcie ile tego jest. Jedzenia ogólnie nie chcę sprzątać, tylko posprzątać te kartony, nie kartony i tak dalej, i tak dalej. Tutaj widzicie materacy, nie materacy, trzeba to poganiać. Posprzedawać wszystkie te książki, nie książki. To w ogóle zrobimy taki. Sprzedałem więcej. Dałem drzwi. A to jest nic. Drzwi to będą ogólnie wymieniane, bo to będzie w ogóle wszystko nocna zrobione. Czyli podłogi, meble będą wymienione. Będzie tak, że oczywiście łóżka będą wymienione. Tak, żeby to też fajnie wyglądało, bo to będzie taki pokój dziecięcy jest.
Mam takie wrażenie, to jest jeszcze łazieneczka, która też nie będzie wymagała sprzątnięcia, ale na szczęście nie jakoś gwałtownego. Szkoda, że tylko jedyny minus dla mnie, szczerze, że nie ma tutaj renowacji mebli. To był punkt kulminacyjny, można powiedzieć, w tym momencie. Ale tak nie jest moim zdaniem tragicznie. W studiu ma takie, nie ma co by to też wymyślać. Rzeczy, które po prostu mogą być. Dobra, to osamotniemy. Kontynuujemy sprzedanie. Sprzedaży. Kontynuujemy sprzedaży wszystkiego, co tutaj jest możliwe. Cyk, 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 cyk. I tu będziemy tak sobie elegancko wszystko, elegancko, no co top robić. Jeszcze to było jeszcze, że? No ma z tym łazienki, to wolę jakiś pokój zrobić. No patrząc, mam łazienkę tutaj. Tylko ciekawe, czy tak zrobić tak tutaj, czy tam zrobić. No wiecie, bo nie. No tam zrobimy sobie jeszcze taki pokój dodatkowy, czy będzie mu taka możliwość, czy ja bym sobie tu wybić jakieś drzwi. Teoretycznie jest możliwość wybicia drzwi. Dobra, to likwidujemy, można powiedzieć, w pewnym sensie tutaj rzeczy. Sprawdzimy, czy się da tutaj wybić ścianę. Tak miałem możliwości. Ciekawe, to nie wybije ściany, bo drzwi nie wejdą. Ojej. Ewentualnie tu działkę chciałbym dać. Tutaj. Pod kątem i tu drzwi i dopiero wtedy będzie wspólne wyjście, nie wiem. No zobaczymy, będziemy sobie tu wszystko rozkminiać na spokojnie. Byśmy zlikwidowali tutaj łazienki, byśmy mieli taki po prostu dwa pokoje. Tutaj ogarnięte. Czemu by nie? Pik. Robimy z łazienki, robimy pokój. Pik. A na pewno sprzedawajmy to, co jest najbardziej konieczne. I teraz tak sprzątnijmy. No i co tu więcej potrzeba? Fajny pokój by to wyszedł. A to widzę wizualnie. Więc tak. Pierwsze, co musimy wziąć, to musimy oczywiście kupić płytki. Płytki, czyli tu musimy wejść teraz do malowania. Chociaż może niekoniecznie tylko tapetę jakąś. Są tapety, panele. I robimy wszystko w panelach elegancko. Tutaj będzie zrobione. Pik, pik, pik. Patrzcie, jak wywołanie do mnie chodzi. Elegancko. Pik, następna ściana. No i tak praktycznie na tej zasadzie, co zrobiliśmy salon. Czyli wszystko w jednej architekturze. Ale można. Mówiłem mimo wszystko tak samo. Praktycznie jak salon. No tylko żeby płytek starczyło. Paneli, przepraszam. Nie płytek. No. Myślę, że jednak będzie najmniejszy wyglądało to. Pyk, drugi strony też tak tu. Pyk. Tu jeszcze jest z drugiej strony tak samo, tak. Jedna ściana. No i co? Źle to będzie wyglądało? Moim zdaniem będzie to bardzo, bardzo fajne. Pomieszczenie, taka sypialnia. Taka luks sypialnia. Zaraz my to udokolujemy. Czy udokolujemy, że powiedziałem. Zrobimy. Poczekajcie, gdzie to było? Łóżka.
Podwójne łóżko. Powinno mi się tu wcisnąć chyba. Chociaż może się nie wcisnąć. To musi być pojedyncze. Pojedyncze łóżko od tej strony. Fajnie tak by wyglądało. Może by się gościu. Znaczy dziewczyna czy chłopak by się tu może walnęli. Można powiedzieć. Użytkowe, nie. Wiszące też nie. Stojące jakaś szafa. Jakieś tutaj ciuchy pakować, ale coś ewentualnie innego, ale żeby zawsze coś taka szafka tutaj była. Chciałem takie niższe, o. Się zmieści? Czy to się nie zmieści? Tu się nie zmieści. Ale tu się powinno zmieścić bez żadnych problemów. Takie dwa szafeczki damy, to za telewizor postawimy, żeby jednak ten telewizor tak, żeby mógł być postawiony. Telewizor. A, telewizor teraz mi tu nie wejdzie. W razie mogę sobie tak powiesić, tak na moim telewizora tak. Trochę jest lipka. To jednak tak to nie wypali. Laptop. No chociaż do szkoły to mogłoby tak być, co nie? W sąsiedzi. Też nie no, trochę lipa była. Jak to w razie będzie? Czekajcie, sobie to jakoś ogarnę za spokojnie. Jakoś to miało pysięcy i nogi. Patrzcie, nie mogę sobie z tego równo ustawić. To jest taka bolączka moja. No i zobaczmy, czy jeszcze jakiś tam telewizor się da wcisnąć. Chociaż widzę, że jest to mało prawdopodobne. To jest niby wiszący, ale też powinien się jakoś nawet pod kątem powiesić. Przecież to daje się przecież normalnie na spokojnie na ustawić telewizor, co nie? To mnie trochę boli. Czy tak się w ścianę teraz będzie brawał? Niedobrze. Więc opinię troszeczkę inaczej. Miałem jeszcze taki stary telewizor, czy też czym wyjdzie. No, ale to starczy. W pokoju tutaj starczy, dzisiaj to pilniemy. I telewizor sobie zawsze gratuluje, zawsze jest lepiej. Ma kontynuujemy to sprzątanie, nie sprzątania. Bo tego jest on zaebania. Kasia, muszę za drzwi zamknąć, bo się zawsze mylę. Muszę tędy wychodzić. Dobra. Nie ma tragedii. Mam nadzieję, że byśmy tutaj skończyli. Czekajcie, jakby to pakowali do roki, to może by szybciej było, co? Mam parę tego już pełno. Dobra. Mięsiowo mamy. Mam energetyków pełno, a monitor, komputer, wszystko jest tutaj. To... Aż tak źle to nie ma. Tyk. Tu. Pobieganie to przyszło, mają żygać się, sobie to patrzeć, gdzie pobiegam. Może to jest sprzątanie, jest, bo tutaj naprawdę trzeba bez się nabiegać. Pod tym względem. Chyba to, że można jeden worek mać. Chyba, że można więcej tych worków wziąć. No to by było dużo, dużo lepiej. Po prostu dostajemy chyba za jeden worek. Za wyniesienie jednego worka, to jest ciekawe. Bo co by nami zauważyłem teraz? To jest stówka więcej do... Nie, pięć. Stówkę. Bo mam zauważył pięć. Stówkę. Stówka do... Podpiętka naszego budżetu. I ma tragedii. Tu piątka zawsze się trochę nazbiera. Dobra.
Masz jeden worek? Nie, dwa worki, co jeszcze? Dobra. To jest tak, tu jeszcze jeden worek. Dobra, chyba wszystkie worki będą. Tyk. Na życiu rannym kurwa chodzić, biegać, ta pierdolę. Makabra była chyba. Dobra, cyk, cyk. Tak, 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 tak. Tylko przyniesie nowy. Będzie to, będzie git. Dobra, to są gniazda, przełączniki, trochę zimne. A z drugiej strony, jak przy łóżku siedzi. Czekajcie, bo teraz jak zapalam, zapalam tę lampę. Ale jak chcę zgasić. I tak w sumie suma sumarum, tak lepsze jest takie rozwiązane niż żadne. Dobra, teraz tak, tu musimy wstawić drzwi do tego pokoju. Więc szukamy drzwi, które tu były. Czekajcie, tu były te drzwi chyba bodajże. Ja pojedą. No tak kuziwa średnio chcę być. No teraz będzie problem z pokojem, żeby znaleźć drzwi takie. Dobra, tu. Tutaj też były drzwi. Czy do tego pokoju będą pasowały te drzwi. Dobra, jest git. Jest git. Teraz tak, odkurzacz. Użyć te liście, to tam chipsy. Sobie tu odkurzyć. Tyk. Patrzmy, co tu jeszcze jest więcej do ogarnięcia. Wspomniana podłoga, to jest na pewno. Proszę, może zacznijmy od tapety. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało z tą tapetą. No ale fajnie. Jaka tapeta? O, jajem, jak to wygląda. Kozacko. Zajebiście to wygląda. Mówcie co chcecie, zajebiście to wygląda. Dobra. I mam po kolei tej ściany, później tamtą ścianę i tak dalej, będzie wszystko doskonale. Ale nie wiem, czy te belki też robić. Zostałem teraz. Tyk. O, szybko poszło. Cyk. Chyba tak wykończenie, tylko nie ponoszę koszta większe niż cała chałupa weźmie. Całą chałupę wezmę, dobra. Film jest ryzyko i zabawa i tak się bawimy do samego rana. Pik, pik, pik. W pewności jeszcze trochę materiału wezmę. Ja byśmy tak zrobili, to wszystko w jednym. Ankopan, Jezu. Mogę się wysłowić. Akopan, albo... Ja pierdolę. Akopania. Nie kurwa. Dobra, nie będę się wypowiadał, bo mogę się wysłowić, ale... Akopania będzie? Nie. Rozumiem, to takiego. Tyk. Pyk. Dobra, cyk. Zajebiście. Dobra. A zróbmy to jeszcze może podłogę na tej sasami zadać, a co? A to mi zabroni. Chociaż nie,
bez przesady może jednak. Podłoga to jednak taka nie jest zbytnio ładna. Wtedy. Jednak muszą być panele. Panele mogłyby być ciwe. Ciwe panele to będą idealne takiego intastu moim zdaniem. Tego pokoju trochę ciemniejszy będzie wszystko, ale takie bardziej błękitne chyba te panele nawet są. A nie zwyczaj, no one kosztują, tylko zakładam ich. Wszystko w temacie, dobra, tyk. Tak dużo nie, wtedy już dużo nie zostało do ułożenia. Tak chcę się pocisnąć, żeby to już ten dom skończył po prostu, czy... Kurwa, mi tam wyszłaś. Nie, dobra. Że jest. Dobra, takie jest ogarnięte, tak. Wsiadaj te panele, cyk, cyk, cyk. No i co, teraz to po prostu zostały mi dokończenie, tak? Czyli łóżka, nie łóżka, piętrowe, nie piętrowe i tak dalej, i tak dalej. Niech będą tak. Tak, nie będzie jako jedno łóżko od tego. Szafki stojące, ładne. To będą gdzieś tutaj, o, wciśnięte. Będzie tak jakoś miałe, to będzie ładnie wyglądało. Myszki komputer sprzedaliśmy, tak byśmy chcieli. O, myszki są. Git. Jakaś użytkowa, jakaś komutka będzie musiała wlecieć, coś w tym stylu. Bale, no, bale, no, bale, no, ba. Baleno, okej. Baleno. To jest jako szafka łazienkowa. To chuj. O, usuń mi to. Gione, zobaczymy. Czekaj, chociaż nie, jak to łóżko się nazywa, w tej firmy to jest? Chyba mi nie pokaże, jaka to jest firma, ta? Jeszcze raz łóżka. Kanden, dobra. Teraz patrzę pod tym względem, co nie? Szafki, nie szafki, wszystkie te umeblowania nie będą pod tym względem. I to nie jakoś miała ręce i nogi, tak no to co? A ma to jakaś komórka, nie taka minimalistyczna, ale musi być. Telefon, nie telefon, tak dalej. Tyk. No i teraz, no to oczywiście co musimy jeszcze teraz kupić? Biurko. Biurko by mogło, no biurko to mi tutaj nie wciśnie, no to już nie ma szans. Nie wiem czemu, akurat. Pod tym względem zawsze tylko patrzę się na elektronikę. Teraz tak, elektronika, klawiatura, myszka, nie wiem, czy to jest droższa, czy tańsza, ale biorę każdą inną. Teraz tak. Dawajcie tak, kurwa, zrobimy teraz tej piwnicy, tak. Teraz. Mimo to, że dźwięk nie dochodzi, jak tu wszędzie będą głośniki. Audio 5.1 na 7.1. Nie wiem, ja zawrzuciłem chyba chcę zrobić. Nie? Tak ładnie sobie głośniki powiesić. Kupić taki zestaw głośników i sobie tak zrobić. Coś pięknego. Podoba zawsze. Mi się nie podobało. Czekajcie, telewizor się postawi tutaj. Teoretycznie tak, ale chyba czym ten wiszący. Gdzie ten wiszący jest, więc...
Że te telewizory nie są jakieś wybitnie kuziwa drogie. Dobra, powiem szczerze, chyba byłby na tyle. Więc tak, teraz sobie go wystawmy. Mamy aukcyjny. Nie wiem, o co chodzi z tym kuziwa. Nawet nie sprawdziłem dokładnie, ile za niego zrobiłem, 55 tysięcy złotych, to i tak jest dobry pieniądz. Nie 360 tysięcy, nie ma tragedii. Dobra, nie będę przedłużał dzisiejszym odcinkiem, bo to na tyle. Jeśli takiego odcinka przez podcast, to szybko go rekomendarzy, dzięki za oglądanie, trzymajcie się następnego odcinka, na razie, cześć.